Jestem dość specyficznym przypadkiem osoby dorosłej, która spędziła dużo czasu, tak, patrząc na swoją edukację wstecz, po to, żeby tworzyć treści na potrzeby tego kanału. I w tym materiale chcę się podzielić kilkoma obserwacjami, bo w trakcie tworzenia treści edukacyjnych z języka polskiego i z historii, ale przede wszystkim z polskiego, no w pewnych miejscach było mi trudniej niż w innych. Czasem się uśmiechałem, ale generalnie. Znalazłem kilka błędów w polskim systemie edukacji. Znalazłem dziury w matriksie, znalazłem glicze, które chciałbym tutaj nazwać dla swojego rozgrzeszenia i dla Twojego dobra. Bo pewnie też je widzisz, albo kiedyś widziałeś, czy widziałaś, ale po prostu wolałeś, albo wolałaś się nie odzywać i nie mówić tego na głos. Pierwszy problem, nie chcę się nad nim tutaj rozwodzić, tylko tak zauważam, to znaczy, edukacja. Podstawowa i średnia, tak generalnie, dalej dumnie reprezentuje tą swoją formę z XIX wieku. Kiedy faktycznie o ludzkiej wartości świadczyło to, ile zna dat, ile zna pojęć filozoficznych, no generalnie kiedy nie było Google'a. A teraz on jest, ale szkoła dalej weryfikuje takie informacje. I to nie jest tak problem jakiegoś jednego tematu albo no, czegoś, tylko no, ja to widzę po prostu, przygotowując moje materiały. Patrząc i analizując, co może być przydatne, dalej najprzydatniejsza jest wiedza, czyli coś, co nie czyni Cię pod żadnym względem wyjątkowym w XXI wieku. I szczerze, wydaje mi się, że nawet w XX już niespecjalnie czyniło cię jakimś wyjątkowym. I może troszeczkę tylko tutaj pogłębię, że to jest obserwacja związana właśnie przede wszystkim z lekcjami języka polskiego, czy z materiałem na język polski i w ogóle na przedmioty humanistyczne, gdzie. Właśnie ja bym oczekiwał, ale pewnie wszyscy, łącznie z nauczycielami i twórcami tej podstawy programowej, oczekują od ludzi nie tyle wiedzy, co bardziej zdolności do interpretacji yy, otoczenia, do zabierania swojego zdania. Może nawet ktoś planuje czy oczekuje, żeby z lektur w języku polskim albo z omawiania lektur na języku polskim ktoś tworzył sobie własne przemyślenia i potem tworzył kulturę. Raczej jest to mało prawdopodobne i moja obserwacja jest taka, że jeśli to się dzieje, to pomimo szkoły, a nie dzięki szkole. No pewnie było to oczywiste, ale no od czegoś trzeba zacząć. Także taki glitch w sensie szkoła to glitch. Druga obserwacja stricte poświęcona językowi polskiemu na podstawie mojego daily i w ogóle moich materiałów na tym kanale, jest taka, że wiele dzieł, które jest przedstawiane na języku polskim jako jakieś zabytki języka polskiego, jako arcydzieła kulturalne, są aczytalne i są takie aktywnie walczą z widzem czy z odbiorcą, z czytelnikiem, jeżeli ktoś je w ogóle jeszcze czyta. I szczerze mam nadzieję, że jest to naprawdę mało osób. W sensie serio. Nie warto, rzecz, nie warto wielu rzeczy, które są w podstawie programowej, poznawać już nawet nie dlatego, że może przesłanie, które z nich płynie, jest jakieś nieciekawe czy nieaktualne, tylko forma tych utworów jest po prostu. Brutalna, to jest trudne na takim poziomie obcowania z dziełem i to jest coś, co mnie faktycznie zaskoczyło. To znaczy, to znaczy, ja nie pamiętałem, jak bardzo większość lektur w podstawie programowej, nieważne czy ich jest 15 czy 10, jest po prostu trudna do przeczytania. Jest napisana językiem, który jest przestarzały i oparta o jakieś założenia czy schematy myślowe, które już nie funkcjonują. Na każdym poziomie lektury szkolne. Są po prostu nieatrakcyjne na każdym poziomie i jakby serio, ale dziwne. W sensie, czemu, ta, czemu to jest dalej tam? To nie ma żadnej funkcji. I wydaje mi się tak, dalej taka refleksja, że obecność tych dzieł w takiej formie i w takiej ilości sprawia, że szkoła sama przed sobą jest niewiarygodna. W sensie nie możesz ufać swojej nauczycielce z polskiego, jeśli z kamienną twarzą omawia z tobą krzyżaków. Ona po prostu wtedy cię oszukuje, ona udaje, że wszystko jest okej. Okay. Nie mam żadnego rozwiązania tego problemu, ale nie wiem, czy nie byłoby z korzyścią dla szkoły, gdyby po prostu wyzerować podstawę programową i ją stworzyć od nowa, po prostu losując teksty obecne w kulturze i w popkulturze. Chociaż to jest, to teraz po namyśle to brzmi jak nie najlepszy pomysł. Nie mam rozwiązania tego problemu, ale chciałem to po prostu nazwać. Trzy, czy taki glitch numer trzy, który identyfikuje w podstawie programowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o utwory współczesne, to znaczy omawianie kultury współczesnej, to jest to, że w podstawie programowej jest zaskakująco dużo dzieł, które wydają mi się nieomawialne. Mówię tutaj przede wszystkim o dziełach Witkacego, o dziełach Gombrowicza, który czasem jest w podstawie programowej, czasem nie jest, ale na przykład dramaty Mrożka, to jest ten rodzaj literatury, która bawi się formą, która jest groteskowa, która wymyka się rozumieniu i która powstawała na przykład przez ludzi, którzy w trakcie tworzenia tych dzieł była, byli pod wpływem narkotyków i których głównym celem było na przykład stworzenie teatru czystej formy, albo kultury czystej formy, która cechuje się tym, że nie da się jej zrozumieć i zamknąć w jakieś ramy, a szkoła zamyka te rzeczy w ramy. I to jest chyba najgorsza wizytówka, jaką można wystawić w literaturze współczesnej, i najgorsza krzywda, jaką można zrobić tym autorom, w sensie na przykład wprowadzić y, szewców do podstawy programowej, bo tego nie powinien poznawać człowiek, którego to nie obchodzi i który poświęca 2% swojej mocy obliczeniowej na szkołę generalnie, a tu dostaje dramat groteskowy, który. Czyta jakiś profesor po prawie i się cieszy, ile tam jest znaczeń różnych. I zdaję sobie sprawę, i znowu to powiem, że nie mam żadnych rozwiązań. Nie zbawię systemu edukacji, ale wydaje mi się, że mi się należy takie miejsce do po prostu ponarzekania sobie, bo trochę już po prostu zwariowałem, czytając tę podstawę programową. No więc to też jest. No więc. To też jest dziwne. I jeszcze jeden taki dziwny element to jest obecność w ogóle w szkole, tak jak ona wygląda w 2024, czy pewnie 2025, 2026, ale też jak wyglądała w 2020 i 2016 roku, matury ustnej, która w sumie nie wiadomo, co tam robi. Bo jeśli matura ustna ma być promocją właśnie tego, czego powiedziałem na początku, że mi brakuje czyli krytycznego myślenia, zajmowania swojego zdania i w ogóle kompetencji mówczych i retoryki, to nie, to tak nie działa. Jakby szkoła systemowo nie ma żadnej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zainteresować Ciebie. Tym, co analizujesz, i jak cię zaprosić do tego, żebyś to przeanalizował. A matura ustna jest najgorszą karytakaturą właśnie tego, że my potrzebujemy, jakby to jest najgorsze, co możesz dostać jako odpowiedź na potrzebę, jaką jest społeczeństwo, które umie analizować krytycznie rzeczy, zajmować własne zdanie i wypowiadać się. Bo matura ustna, po pierwsze, nie ma w ogóle żadnego znaczenia nie jest nawet brana pod uwagę w rekrutacji na studia to już jest w ogóle glitch w glitchu ale też dodatkowo Każe ci zabierać stanowisko na tematy, które cię na pewno nie obchodzą, w sposób wyuczony, w sposób taki, w którym masz tylko pokazać w sensie uśmiechnąć się do komisji, żeby pokazać jej, że w miarę rozumiesz w miarę rozumiesz ten cały bullshit, który poznałeś czy poznałeś wcześniej, operując na. Motywach i kontekstach, które są po prostu najczęściej wyuczoną na blachę, okupioną godzinami resetowania sobie mózgu wiedzą, a nie przemyśleniami. To kolejny problem i glitch. A teraz zagłębiając się tak już stricte w treść podstawy programowej do języka polskiego, no jest tych takich glitch, to takich mniejszych jakichś błędów w kodzie, yy, bardzo dużo, ale kilka, które mi się szczególnie spodobały, no to oczywiście nie możemy zapomnieć o tym, że jakby nasza epopeja narodowa zaczyna się od Litwy, ojczyzno moja. To jest tylko taki przykład, żeby zaprezentować, o co teraz będzie chodziło, w sensie jakiego, jakiej kategorii to są takie wątpliwości, no ale jest to coś, co w sumie jest dobrym paragonem tego, jak ogólnie wygląda ta podstawa programowa, że dosłownie poznajesz najważniejszy tekst, który ma być esencją w, w jakby tego, czym jest naród polski i on się zaczyna od zawołania do Litwy, Kolejny taki element to jest dla mnie absolutnie absurdalne skupienie się podstawy programowej wokół tekstów romantycznych i śmieję się na tym śmiałem się z tego na tym kanale sporo razy, ale faktycznie jest niesamowite jak bardzo nasza podstawa programowa jest skupiona wokół martyrologii naszego narodu, historii naszego narodu i esencji naszego narodu rozumianej tak jak rozumieli to romantycy walczący o naszą niepodległość. I w sumie nie wydaje mi się to jakoś specjalnie nieaktualne w sensie Wydaje mi się, że w takim geopolitycznym, nawet kontekście, przypominanie sobie i cementowanie wizerunku polskości jako czegoś wyjątkowego może mieć nawet sens, ale to skupienie na romantyzmie jest tak bardzo widoczne, że chciałem to po prostu nazwać. To nie jest bardziej problem, tylko taka diagnoza, ale w ogóle w ramach tego pojęcia mamy też coś, co moim zdaniem jest jednoznacznym gliczem, to znaczy taki bif, który nawet przedostał się do popkultury, który rozróżnia pomiędzy Słowackim i Mickiewiczem i tłumaczy mesjanizm, czyli ten absolutny kor, ten fundament tego, czym jest y, romantyzm w polskim wydaniu, jako dwie wykluczające się koncepcje. I wydaje mi się, że tutaj doszło do jakiegoś gigantycznego nieporozumienia. Mówię to w swoich materiałach edukacyjnych, ale tylko pokrótce zaznaczę, że mesjanizm Mickiewicza po pierwsze ewoluował i ma wymiar zarówno literacki, jak i naukowy, bo Mickiewicz jest osobą, która nie tylko pisze książki, ale też dyskutuje o tym, tworzy prelekcje, w którym tłumaczy otoczeniu wykształconych ludzi, czym jest jego zdaniem mesjanizm, a Słowacki de facto tylko pisze książki, co już sprawia, że to nie jest do końca wojna między nimi, bo tu mamy dysproporcję sił po prostu. To jest niesprawiedliwa rywalizacja, jeżeli to by była rywalizacja. A po drugie, ponieważ mamy do czynienia z Dwoma obrazami literackimi. To fakt, że te obrazy literackie mesjanizmu y, Mickiewicza i mesjanizmu słowackiego, że one się różnią właśnie, że jeden tłumaczy go na przykładzie Winkelryda, a drugi na przykładzie właśnie jakiejś wybitnej naznaczonej jednostki w swoich dziełach literackich albo y, tłumaczy go jako Polskę, która jest Chrystusem narodów, to tylko pokazuje, że między nimi nie ma żadnego bifu, bo sobie nie podkradają inspiracji, bo tworzą własne obrazy literackie. Tłumaczenie mesjanizmu na tej kanwie tak wymusza na młodym człowieku, który przecież widzi, że te rzeczy sprowadzają się do dokładnie tego samego, takie przyzwyczajenie się do tego, że w kulturze będziemy tworzyć sztuczne podziały, nawet tam, gdzie są one absolutnie niepotrzebne. No i to jest właśnie tego przykład. Moje każdorazowe zanurzanie się w podstawie programowej, w źródłach, które omawiają tę podstawę programową, to jest niezwykła przyjemność. To znaczy, ja po prostu lubię to robić, ale to dlatego, że robię to po to, żeby się z tych rzeczy trochę pośmiać, żeby je wytłumaczyć, ale jednocześnie wytknąć im kilka rzeczy, które sprawiają, że może nie mają aż tak dużo z, z sensu. I to jest dla mnie jedyny sposób racjonalny do podchodzenia do całej tej podstawy programowej. I taka chłodna refleksja na koniec. W sensie, Jestem święcie przekonany, że język polski krzywdzi ludzi. Znaczy, serio, myślę tak, kochający robić materiały i opracowując właśnie język polski. I to tyle, bo nie mam też, tak jak mówiłem, żadnego rozwiązania tego problemu. Myślę, że potencjalnych rozwiązań jest mnóstwo. I szczerze, tak sam przed sobą, jestem w stanie przyznać, że spróbowałbym dowolnego z tych rozwiązań, po to tylko, żeby coś się zmieniło. Ale na szczęście ja za to nie odpowiadam. Cześć. Litwo, ojczyzno moja. Litwo, ojczyzno moja. Litwo, ojczyzno moja.